8 lutego dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki za pośrednictwem tzw. sędziego Dmitrija Bubieńczyka bezpodstawnie skazał lidera polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oskarżonego o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi oraz o podżeganie do nienawiści dziennikarza aresztowano w marcu 2021 roku po rewizji w jego mieszkaniu. Cały ten czas przebywał za kratami łukaszenkowskiego więzienia. Smutny dzień dla nas wszystkich. Trudno dobrać jakieś słowa. Białoruski dyktator postanowił ukarać Polaka za głoszenie prawdy i działania na rzecz zachowania polskiej historii, kultury i języka w kraju. Przedstawiciele polskiej mniejszości, którym udało się uciec od represji, zorganizowali w dniu ogłoszenia wyroku akcję solidarności z cierpiącym rodakiem. Niestety reżim nie oszczędza ludzi, nie dba o ludzi. On jednakowy jest dla wszystkich. Także Andrzej dostał 8 lat, jest kolejnym więźniem politycznym. Wszyscy się spodziewaliśmy wyroku, chociaż tak w tyle głowy miałam nadzieję na to, że jednak nie, że sąd orzeknie, że Andrzej zostaje uniewinniony. Po ogłoszeniu wyroku polskie władze oraz społeczność międzynarodowa zaapelowała o uwolnienie dziennikarza oraz o zaprzestanie ścigania przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Działania dyktatorskiego reżimu zostały jednocześnie potępione m.in. przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota i innych polskich polityków.